Witam wszystkich w 18 odcinku gry Grounded. W tym odcinku chciałem się skupić bardziej może na rozbudowie bazy niż na walce, bo w sumie kilka ostatnich odcinków było raczej skupione na walce. I w tym chciałem zrobić to, co obiecałem już w sumie w jednym chyba z pierwszych odcinków w tej nowej, w mojej nowej bazie. Chciałem sobie zrobić tutaj jeszcze wokół bazy taką jedną właśnie na jedną kratkę. Takie schodki, żeby sobie od razu takie zrobimy takie coś. Dobrze, odwrotnie, a właśnie takie to sobie chciałem zrobić. Tak samo z tej strony. O właśnie. Tutaj mam oczywiście kilka ze sobą już przedtem przyniesionych części tej trawy. Sobie coś się dobuduje. Dobra, i mniej więcej taki jest mój cel, ale może zanim sobie to nie będę, przejdę może do budowania, sobie zrobię może ten lepszy pancerz mrówki. Tu już mam chyba, zdaje się, jedną część tego pancerza mrówczego. Tak, zgadza się, mam pancerz mrówczy, ja dokładnie na nogi, więc sobie ten schowiemy do skrzynki na razie. To jest na nogi, to sobie założymy, czyli potrzebujemy jeszcze zrobić nakładkę piersiową na twarz. Do tego będą potrzebne części mrówki, które sobie zaraz wezmę z tej skrzynki. Jeszcze nie wiem, które, więc będę po prostu sobie wezmę wszystkie. Takie mam. To i jeszcze mam głowę mrówki. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie do nich potrzebne. Chyba tak. Dobra. Potrzebuję tutaj jeszcze ten włos z roztoczy. Tutaj jeszcze kwas. I znowu te włosy roztoczy. Dobra, czyli zabieramy wszystko. Tutaj są z pająka. Widać, mamy też dosyć sporo. Więc bierzemy to. I jeszcze te włosy z prostoczy. Sobie zrobimy w takim razie ten pancerz. Czyli tak, to już mam na nogi, czyli zrobimy sobie to na głowę. I to na ramienniki. Sobie oczywiście odpowiedni pancerz też ubierzemy. To jest tutaj i tutaj. Czyli po kolei ubierz, ubierz i ubierz. I teraz tak, oprócz tego, że jestem teraz niewidzialny dla mrówek, nie będą mnie teraz już atakować, nawet tamte mrówki wojowniki, to jeszcze oprócz tego mogę nosić więcej przedmiotów, bo tutaj każdy z tych elementów daje Howling String plus 1, czyli mam teraz, mogę nosić maksymalnie aż 8 desek na raz. Dobra, odłożymy sobie teraz w takim razie resztę części tych mrówek. To było tutaj. Głowa była tutaj, party tutaj. Dobra, może być tak. Aha, jeszcze to. I jeszcze odłożymy sobie to. Czy coś jeszcze? Chyba wszystko. Sobie jeszcze może zrobię siekierkę lepszą. Już mogę zrobić sobie ją, ponieważ mam już głowę właśnie te biedronki. Dlatego potrzebuję tak, 4 pajęczyny, 3 części tego bombardiera, który pluje tą rzęsną cieczą i jedna głowa mrówki. Więc sobie zabieramy wszystko. Skrzynki, jedna głowa mrówki, 3 te części, raz, dwa, trzy. I jeszcze tam było potrzebne, zdaje się, 4 pajęczyny. Raz, dwa, trzy, 4. Tak jest, mam wszystko, żeby zrobić. Dalej tyle, ile potrzeba. Dobra, sobie od razu można też porównać tą siekierkę lepszą z tą podstawową. No, mam, widzę, że dwa młotki. Dobra, to jeden może ten lepszy odłożę sobie na później do skrzynki. I dobra. I siekierka mam tutaj. Sobie porównałem teraz. No, statystyki, no to szybkość ma taką samą, natomiast ma dużo większy stun damage i damage. W zasadzie dwa razy większy. Wydaje się, że wszystko ma, chyba te statyki są dwa razy większe. Natomiast oprócz tego ta też pozwala jakby szybciej, znaczy nie, no, tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że będzie szybciej, będzie pozwolimy szybciej ubijać przeciwników i rąbać trawę. Dobra, widzę, że już nie mam żadnych eliksirów, więc sobie zrobimy od razu. Tu mam dwa, a to one będą na czarną chwilę, więc sobie zrobię nowe, jakąś pożyczną ilość, może 12. I nowe bandaże, kurczę, jak się było bandaże teraz, już nie pamiętam. One były chyba tutaj. Aha, do tego jest potrzebny sap.
Bierzemy sap, sobie zrobimy też kilka oczywiście bandaży. Teraz mogę tylko dwa zrobić, nie trzy. Dobra. I resztę w tej stacji sobie zrobimy. Dobra. Sobie zrobiłem te drinki, takie ten green machine, ale te też sobie zrobimy. Chociaż zastanawiam się, czy jest sens, żeby je robić, skoro no, inne są też tanie produkcje. Przy okazji dajmy jeszcze dodatkowe efekty uboczne. Oczywiście pozytywne efekty uboczne. Dobra, która jest godzina w ogóle już? Nie, 23. Dobra, czyli rano, bo się wybierzemy, już nie będę nic jadł chyba. Dłożymy sobie ten sap. Dobra, 4 drinki zwykłe i 4 ten green machine, które dają więcej tego odnawiania staminy. Dobra, czy mam jakieś wolne miejsce? Myślę, że latawiec tutaj jest niepotrzebny, można go odpiąć. Tutaj sobie damy tą lepszą siekierkę. Nie tą. Tutaj i tutaj. Porównamy sobie teraz od razu rano, jak będziemy rąbać jakąś trawę, jaką to będzie miało prędkość. Dobra, więc je przyćpimy. Dobra, teraz szybko trzeba się najeść, napić. Zbieramy grzybki. Widać, tutaj jeszcze tego nie dokończyłem. Także teraz to zrobimy. Tutaj te subcatcher to jest w ogóle świetna sprawa. Myślę, że na jak jestem sam tutaj, no to na spokojnie mi wystarczy jeden taki subcatcher. Dobra, jeszcze jeden bierzemy, żeby być w pełni napitym i zjemy sobie. Jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jeden nie będzie. W takim razie idziemy po te deski. Powinienem teraz unieść 8. Zobaczmy, co to w ogóle mam ich 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Na razie tylko 6 jest. Dobra, więc teraz podłożymy tutaj. Więcej nie widzę. Tutaj leżą. Czy tutaj będzie 8? Powinno być 8. Dobra, więc sobie pozbieramy. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7 i 8. Tak, czyli mogę teraz nosić aż po 8, jak widzicie, tych desek. Więc to troszeczkę mi przyspieszy to budowanie. Dobra, sobie to odłóżmy tutaj może. Dobra, wiecie co? Chciałem sobie, żeby tutaj zrobić jeszcze sobie jeszcze może taką tą pustkę. Na bok jeszcze może jeden w tą stronę. Tutaj sobie zrobię taki mały składzik właśnie. No wiesz, mały składzik właśnie na te deski. Jeszcze jedna akurat, kurczę, nie mam też przy sobie, dobra. I sobie je spróbujemy zrobić. Gdzie one były? Tutaj jest. To jest na te deski, na te nie na deski, tylko na kłody. Tutaj jest na deski. Zrobimy obok w tym miejscu. Dobra. Co ja potrzebuję? 5 kamieni, sucha trawa, woven fiber. Tutaj też woven fiber i kamienie. Dobra, czy mam jakieś kamienie w bazie? Tutaj 3 tylko, więc chyba trochę za mało. Ale dobra, sobie dołożymy wszystko, co się da. Tak samo tutaj. Brakuje mi kamieni. Dobra, czyli muszę zbierać kamienie jeszcze. Łącznie 4. Jest jeden. Drugi. Trzeci. Jeszcze jeden. Dobra, tutaj widzę.
Dobra, tutaj jeszcze jest jeden, tego też zbiorę. Przydałoby się też taka opcja, żeby te kamienie dało się zdobywać w taki sposób, że można po prostu na przykład wziąć taką skałę i ją po prostu rozłupać i nie mieć. Oczywiście, żeby odzyskać też normalny kamień, a nie tylko ten właśnie, ten kwarcet. Dobra. Teraz sobie może jeszcze przetestujmy, ile potrzeba jakby uderzeń tą normalną siekierą, żeby zrąbać drzewo. Ile tą lepszą. Dobra, weźmiemy sobie tą trawę i tą jako dwa te takie trawy porównawcze. Czyli tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli potrzeba 6 uderzeń, żeby zrąbać tą trawę. Natomiast w przypadku tej lepszej siekiery, 1, 2, 3. No, czyli 3 zamiast 5. No, wydaje się, że jest to dobre. Dobra, znowu full, czyli 8. Zatem biegniemy. Tutaj, jak widać, można to postawić po prostu jeszcze bez tych tego stelażu pod spodem. Dobra, i to jeszcze sobie dłożymy tutaj oczywiście na G. Dobra. Aha, jeszcze chciałem sprawdzić, czy mogę tym ściąć te inne drzewa. Czyli na przykład te. Widzę, że mogę. Dobra. Dobra, ściąłem. Raz, dwa. Tylko 3 wyleciało? Trochę mało. Teraz bierzemy sobie. Tu są już te stare. To powiem wam, że jestem trochę rozczarowany. Spodziewałem się, że z tego drzewa będzie, z tego krzaczka będzie wylatywać więcej tych łodyg. Niestety. Zbierzemy jeszcze te stare stąd i wrzucimy sobie wszystko tutaj. Dobra, zrobimy sobie w takim razie tutaj pozostałe części tej bazy dookoła, żeby tak samo tutaj. Od razu. Dobra, tu jeszcze mam jakieś dwie, za mało. Dobra, to w takim razie idziemy troszeczkę porąbać nowych drzew. Czy tam nowej trawy. Piję sobie od razu to może jednego drinka, tak Green Machine. Będziemy rąbać. A, już nie mam staminy. A, teraz mi się rzeczywiście dużo szybciej ta stamina odnawia. Jestem w stanie zrąbać nawet dwa drzewa na jednym jakby pasku tej staminy. Myślę, że zajęło mi to chwilę, a zrąbałem tutaj taką ilość dużą, że myślę, że na jakiś czas mi to wystarczy. Cześć, mrówko. Mrówka, widzę, sobie tam poluje na tego żuczka. Niech
poluje, mi to absolutnie nie przeszkadza. Dobra, dołożymy resztę. Sobie zrobimy w takim razie nie do końca już. Przynajmniej tyle, ile sięgnę. Dobra. I tutaj. Także teraz możemy unieść na raz aż 8, w związku z czym no, dużo szybciej nam to dowejdzie, bo możemy wybudować takie dwie powierzchnie, takie dwie podłogi za jednym podniesieniem jakby tych desek. Tutaj jak widać ta trawa się odnawia, ona tutaj odrasta, to już kiedyś udało mi się ją zrąbać. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w sprawie tych dandelionów, ponieważ tutaj coś jeszcze jest do wybudowania, widzę. Dobra. A to chodzi mi o to, że one chyba jednak nie odrastają, bo tutaj stał jeden dandelion, którego ściąłem w sumie w jednym właśnie z pierwszych odcinków w tej nowej miejscówce. I on stał gdzieś tutaj, właśnie na samym początku. I teraz go nie ma. O, tutaj nawet widać, jest po nim teraz ten ślad. Dobra, atakuje mnie. Roztoczę. Oczywiście ubijemy. Także wydaje mi się, że w tej grze jednak te latawce niestety nie odrastają, w przeciwieństwie oczywiście do tych do trawy. A to szkoda, ponieważ no, one są dużo mniej tak, są dużo rzadziej spotykane aniżeli normalna trawa. Natomiast do budowy się też używa jej dość sporo. Także trzeba coraz to dalej biegać. A, widzę, że już nie mam tutaj gdzie tego odłożyć. Włożymy i robimy w takim razie dalej. Jeszcze tutaj, dobra. Myślę, że jeszcze tak, że 3-4 kursy i to będzie wszystko chyba. Sobie jeszcze może zrobimy na koniec odcinka właśnie tam skocznię na dole. No, czy będzie jeszcze 8? Będzie jeszcze jedno 8. Dobra, tutaj, jeszcze chyba z drugiej strony będą mu sięgnąć, czyli jeszcze 3, tu będzie 4 i 5, czyli 5 razy jeszcze potrzebuję 20 desek, tu mam 4, czyli jeszcze 16, to jeszcze na 2 kursy tylko. Jeśli to dobrze policzyłem. Ale mi braknie chyba na 2 kursy już tych desek. Na jeden mi raczej starczy, ale nie wiem jak na drugi. Teraz zobaczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chyba jest 8. Tak, jest 8, to zostało mi te deski, widzę 3 chyba. Czy nie mogę przejść tędy? Widzę 3, czyli muszę ściąć jeszcze jedną trawę. Za następnym przyjściem tutaj. Czyli na to jest 5. Oba, tak czy siak za mało.
Tak, jeszcze zostały tylko dwie podłogi do zrobienia. Teraz zmienimy broń na siekierkę. I zrobimy tam trawę tutaj. No i teraz te świeżo zrąbane. Dobra, to jest wszystko. Dobra. I tutaj już obiecałem, że zrobię sobie na dole trampolinę w tym odcinku, więc tak sobie zrobię. Tylko jak się im robiło? Z tego co pamiętam, było do tego potrzebne chyba dwie gumy. Kurczę, tak nie widzę co jest do tego potrzebne, więc zrobimy to może tak. Tutaj poszukamy w tych miejscach. Utilities jest. Potrzebuję dwie gumy i cztery twigi mam gumy. Potrzeba dwa, do tego potrzeba gumy. Mam już chyba jedną gumę gdzieś mam schowaną, więc zrobię jeszcze jedną, czyli potrzeba tak, sapa i acidlant. Dobra, mam te wszystkie rzeczy. Sobie zrobimy sapa, acidlant mam obok. I gumę też gdzieś mam chyba nawet. Tutaj ze skrzynek, już pamiętam w której. Tu mam. Dobra. Zrobimy. Dobra. Idziemy na dół. No tak stworzymy, żeby dało się tutaj wskoczyć na górę. O i czemu nie mogę to postawić tego? A i chyba muszę wybudować to na podstawie, więc trochę szkoda, ale dobra. Podstawę sobie w takim razie też zrobimy. Stakuję do tamtych podstaw. A w sumie to nie będzie głupie. Dobra, jedna mi wystarczy. Teraz tylko potrzebuję tutaj te wheatstemy. Dobra, mam tą lepszą siekierkę, więc sobie tak to zrobię. I tak od razu widzę, można sobie o, ustawić to. Dobra. Teraz trzeba zdobyć troszeczkę tych wheatstemów, tych belek. Tu już nie ma więcej. Tu chyba leży jedna. Jeżeli tu ją wyrzucę. Sobie zrobimy tą. Ta jest o wiele grubsza, widzicie? Także też potrzeba dużo więcej czasu, żeby ją zniszczyć. No, z tej chyba tego wyleciało dużo więcej, widzę. Mam 8, jeszcze leżą raz, 2, czyli wyleciało aż 10 chyba tych belek. Więc całkiem dobry wynik. Tutaj można zobaczyć, że jak niosę te 8 belek, to w zasadzie one są, zajmują tak dużo miejsca, że no, się nie mieszczą w zasadzie nawet tutaj w tym polu widzenia. Dobra, jeszcze mi zostało, widzę. Sobie je odniesiemy. Zbierzemy od razu tutaj te. Tu jeszcze leżą dwie, zobaczcie. Czyli jeszcze więcej, z tego grubego wylatuje całą masę. Tu jest jeszcze jedna, już chyba nawet nie ma miejsca w wyniku. Nie, jeszcze dajemy radę, dobra. Czyli jednak z tego grubego krzaka wylatuje tego drzewa o wiele, wiele więcej. Więcej jest znacznie niż myślałem, dobra. Włożymy sobie tutaj.
I w takim razie trzeba jeszcze iść po trawę. Tutaj tej trawy też może być sporo. Dobra. No chyba nie mogę już. No dobra. Tutaj, jeszcze tutaj gdzie jestem. Mogę tak zrobić. No, bliżej. Dobra, chyba mogę. I teraz jeszcze muszę troszeczkę trawę zrąbać. Tak jak się dobrze trafi, to można naraz uszkodzić nawet dwa albo trzy takie elementy właśnie tej trawy i zrąbać za jednym razem kilka. Się zbugowałem, fajnie. Pobieraj to. W sumie zastanawiam się, czy zrobić sobie tam jeszcze może wejścia jeszcze jednego do bazy. Tylko właśnie od drugiej strony. Ale nie wiem, na ile to będzie użyteczne, ponieważ no, ta baza nie jest jakaś tam znowu też jakaś taka wielka, żebym potrzebował do niej kilka wejść. A tym bardziej, no, że każda rzecz, która jest poniżej jej, może być uszkodzona. Dobra. Jeszcze jeden, dwa kursy jeszcze. Jeszcze trzy deski. Raz, dwa, trzy. Dobra, jestem. Chcę się pić. Tak z jedzeniem. Też mało. Dobra, teraz sobie zjemy grzybki. Więc teraz sobie pójdziemy od razu zjeść grzybki. Zamiast. W ogóle mam jakieś przy sobie? Nie mam. Zamiast właśnie dalej nosić te deski. Szybki. Właśnie po to chciałem tu mieć więcej. No bo jak widać, no jak teraz zjadłem wszystkie 8 grzybków, jeszcze nawet nie mam pełni tego najedzenia. Dlatego sobie chcę budować jeszcze więcej. Tym bardziej, że te grzybki też używam często właśnie do produkcji różnych mikstur. Dobra, jest full. Teraz nam potrzeba tylko chyba dwie, zdaje się, te trawy, więc od razu sobie 6 odłożę tutaj do tego miejsca, gdzie je składuję. Tutaj 6 odłożymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj dwie zaniesiemy. Nie wiem, czy tu jest sens jeszcze robić jeszcze dalej. Tutaj myślę, że ta pajęczyna w zupełności się zmieści. Tak, teraz mogę. Tak mniej więcej naprzeciwko tego wejścia. Dobra, jak to działa?
Olo, fajne. Mogę też tutaj wejść od razu. Dobra, fajna sprawa, powiem wam. Dobra. Tutaj sobie chciałem jeszcze tego dnia dokończyć, budować te u góry właśnie farmy grzybków. Tutaj jeszcze 4. Tam 4. Akurat mam 5, czyli jedno za dużo. No już mi patrzcie, już chwilę co mam, już mi grzybki wrosły. Tutaj rosną mega szybko, w zasadzie parę chwil odrastają. Ciekawy jestem, jak szybko to wyrosło. I już wyrosło, patrzcie, to jest mega szybkie. Teraz biorę je i to znowu tak szybko wyrośnie? Może jednak nie było sensu, żeby tak dłużej tutaj trzymać, skoro tak szybko to odrasta. Rzeczywiście. No dobra, jak są 4, no to trudno. W sumie jedyną wadą tego jest to, że mają bardzo małą pojemność, gdyż tylko 4 grzyby mogą naraz rosnąć w jednej farmie. Dobra, grzybki sobie usuniemy. Bazy, tak samo jak resztę tej punku. Dobra, myślę, że to by było chyba z grubsza na tyle w tym odcinku. Ja sobie jeszcze poza odcinkiem troszeczkę tutaj pozbieram tych materiałów i tutaj poznoszę. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!